Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, moi drodzy widzowie, no, powiem e, w ten sposób e, na samym początku. Szachy e, zaskakują mnie nadal, a szczególnie gra Magnusa Carlsena. On, e, nie wiem jak to robi, ale zaskakuje mnie swoimi... E, swoją grą, swoimi szachami, swoimi pomysłami na grę. Ta partia była rozgrywana w internecie tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Jego przeciwnikiem jest Maxim Wasiel Lagraf, no bardzo silny arcymistrz zresztą. W turnieju bierze udział również Jan Krzysztof Duda. Bardzo silni arcymistrzowie grają w tych zawodach. No a partia, którą Wam przedstawię, jest ciekawa z jednego względu, że Tutaj następuje taka mała moda, chyba na pewien rodzaj debiutu. Ciekawa rzecz jest też taka, że Magnus Carlsen rozgrywa tutaj obronę Greenfelda z Francuzem, gdzie Francuz jest wielkim specjalistą, a tak naprawdę bawi się z nim jak z dzieckiem w tym otwarciu, i zobaczycie zaraz, co tu się wydarzyło. Jedziemy, moi drodzy. D4, skoczek F6, C4, G6, skoczek na C3 i D5. Mamy obronę Greenfelda. Najczęstszymi teraz ruchami tutaj ze strony białych jest bicie na D5, skoczek B na D5, E4, bicie na C3, bicie na C3. No i to jest teoria debiutów, którą jak ktoś chce grać, to warto się zagłębić, ale Magnus Carlsen gra oczywiście h4, modne posunięcie ostatnio. E, mi się ten ruch bardzo podoba, powiem szczerze. E, sam nawet grałem go w partii klasycznej w Greenfeldzie raz, a ogólnie w pewnych tam debiutach chyba dwa razy nawet. W Greenfeldzie dwa razy, tak, tak. Dobrze sobie teraz przypominam, ale to jest nieważne. Zobaczcie, co tutaj się teraz zadzieje. Otóż e, Francuz gra bardzo dobrze. Gra C5. Zasada w szachach jest taka, że jak nas atakują na skrzydle, no to e, odpowiadamy tutaj kontrol w centrum i to robi wyśmienicie tutaj czarny. E, Magnus Carlsen przyjmuje tutaj pionka. Skoczek wybija i teraz następuje ruch niepoprawny według silnika. Nie jest to jakiś ruch przegrywający, ale na korzyść tutaj czarnych jest ruch skoczek A4. Drugi raz figura w debiucie się porusza. Jaka jest idea tego ruchu? Prawdopodobnie zrobić coś z pionkiem C5. I tutaj jak na przykład czarne by wybiły tego pionka, to hetman od razu zbija, pozycja białych się robi o wiele lepsza, bo trzeba zasłonić wieżę, a po wymianie hetmanów... Następuje proste zagranie go niece w 4 z bardzo łatwym rozwojem. No jak dobrze wiemy, Magnus Carlsen świetnie sobie radzi w końcówkach, więc tutaj byłby na pewno górą. Łatwiej się po prostu tutaj byłoby białymi rozwijać. No ale o co chodzi z tym ruchem skoczek A4? Może wyjaśnię, bo generalnie w Greenfeldzie jest coś takiego jak bijemy teraz na D5 i skoczek wybija na D5. To teraz jest idea skoczek A4. Jest to bardzo stary wariant. Ja nazwy nie pamiętam tego wariantu, ale. Tutaj, no pochwalę się. Zagrałem tak z Janem Krzysztofem Dudą kilka lat temu w partii blisowej, gdzie już był bardzo silnym arcymistrzem. No i napędziłem chyba trochę strachu, bo dostałem świetną grę, lecz niestety, no finalnie, oczywiście, przegrałem, ale byłem bardzo zadowolony. Bardzo stary wariant, coś mi się tam e, owinęło o uszy. Tutaj główną ideą jest. To, że mm, pilnujemy pola C5, tak niestandardowo, potem planujemy grać E4. I pewnie stąd e, wziął się tutaj e, ten pomysł Mistrza Świata, ale teraz e, jest to troszeczkę gorsze. I tutaj e, Francuz gra dobrze. Jest to ruch skoczek na C6 bardzo e, ładny ruch. E, no, możemy powiedzieć, że. E, Tutaj białe mogą po prostu zbić e, tego pionka. Ale y, ja się w to nie zagłębiam. Od razu powiem tak. Y, silni arcymistrzowie stawiają głównie na rozwój figur. Więc branie takiego pionka na pewno nie jest dobrym pomysłem, szczególnie gdy skoczek wyszedł jeden raz, drugi raz i trzeci raz, to się może by wiązało z takim ruchem na przykład E5, z podważeniem pionka D4 atakiem na C5, takie rzeczy na pewno mogłyby się zadziać ja w to nie wchodziłem za bardzo, ale bardzo ostra pozycja i ciekawa myślę, że tutaj właśnie Legraf miał to dobrze przygotowane chociaż po następnych ruchach śmiem wątpić dlaczego? Magnus zagrywa e4 i teraz Francuz się gubi. Już się gubi w siódmym ruchu w debiucie, dlatego że zagrywa skoczkiem na b6. A to jest duży błąd według silnika i zaraz sobie pokażemy jak to mistrz świata wykorzystuje, a robi to bardzo dobrze, ale jak należałoby przede wszystkim zagrać. Okazuje się, że odejście skoczkiem na E6 byłoby zdecydowanie lepsze. Dlaczego? Otóż od razu napadamy na pionka, tutaj jest też napaść na tego pionka, więc widzimy, że tutaj białe nie są w stanie w jednym ruchu obronić dwóch pionów. No i prawdopodobnie trzeba by było zagrać d5. Ale mógłby nastąpić taki bardzo zadziorny ruch, bardzo ostry zresztą, mianowicie skoczek E4. I po wybiciu figury na C6, po wymianie hetmanów, skoczek wskakuje na F2 z szachem, król E1 i skoczek by wybił wieżę, prawdopodobnie oczywiście. I po wybiciu jest, pozycja jest według silnika równa, ale to jest taka bardzo dynamiczna równowaga. Ciężko mi powiedzieć, kto tu ma lepszą pozycję, naprawdę. No, silników nie słuchamy w tym momencie, bo to jest strasznie nierówno i w pionach i w figurach. Bardzo ciekawie mogłoby pójść, tutaj czarny nie jest gorszy od razu zaznaczam, e, ok no skoczek zagrał na b6, co jest błędem, e, widzimy, że teraz jest podważenie skoczka, ale hetman broni, więc się wszystko trzyma i e, Magnus zagrywa d5, najlepsze posunięcie w partii, e, skoczek zagrywa na e5, e, no i... Teraz mi się podoba kilka posunięć białych, które wy tu wykonały. Od razu, to może nie będzie spoiler, ale białe przez kilka ruchów nie wykonają posunięcia figurą. Znaczy za chwilę ruszą hetmanem, bo po ruchu H5, czyli ruszyliśmy pionem, atakujemy, chcemy wybić, zepsuć strukturę, jest bicie na A4, no i tutaj ruszył hetman, tak? Głównie mi chodzi o to, że te figury jeszcze stoją w miejscu i zobaczcie co się dzieje. Jest szach, więc jest zasłona i hetman A3. No, takie tutaj podważenie atak na pionka, ale białym, białych nie interesuje ten pionek. To prawdopodobnie Hetman po trójce gdzieś tam się będzie przemieszczał. Hetman zagrywa na B6. Najlepszy ruch czarnych w tym momencie. Hetman C3. Zobaczcie. Hetman tańczy. Hetman cały czas tańczy zamiast wyprowadzać lekkie figury. Mi tu się już nóż w kieszeni otwiera. Jak ja bym miał to grać i miałbym tak ruszać się Hetmanem cały czas i pionami? No, no nie mógłbym tak robić, no ale to. To właśnie jest zaskoczenie ze strony Mistrza Świata. I teraz, e, moi drodzy, tutaj Francuz zagrywa hetman B4 z opcją właśnie wymiany tego hetmana. E, jeżeli by zagrał tutaj czarny goniec G7, to można sobie zatrzymać materiał, bo to jest błąd i jak ten błąd wykorzystać. Teraz biały mogłyby zagrać po prostu F4 ze zdobyciem figury. Ale to tak na marginesie, zawsze e, miła taktyka. E, tutaj hetman zagrywa B4, e, Magnus... Od razu to wybija. Fajnie się teraz ułożyło dla białych, że te dwa pionki są w stanie zatrzymać te trzy pionki w ewentualnej końcówce. Więc teoretycznie, w cudzysłowie mówiąc, tutaj białe mają pionka więcej. Spójrzcie na to. Są, jest pięć pionów, są cztery piony. Więc teoretycznie jest pionek więcej. Wiadomo, to tak tylko wizualnie to wygląda. No i jedziemy dalej. Co gra Magnus? Wyprowadza figury? A po co? Moi drodzy, zobaczcie. F4, 14 ruch, żadna figura jeszcze się nie ruszyła. Znaczy, mówię o tych trzech lekkich dla jasności. Skoczek zagrywa na G4, tutaj wybicie, czyli znowu pionek, tutaj wybicie. I czy Magnus zagrywa teraz lekką figurę? No nie zagrywa, no bo po co? E5. Ale to ma sens, to jest całkiem dobry ruch i to jest właśnie ciekawe, że gońce. Które jeszcze się nie poruszyły, one już spełniają ważną rolę. Brakuje jedynie tylko skoczka na F3, więc y, wygląda to dziwnie, ale tu jest wszystko pod kontrolą ze strony białych. Ocena pozycji jest na korzyść dla białych to jest takie plus 1 i 4 coś w tym stylu. Um. To jest już, to już jest sporo. Goniec zagrywa na F5, więc widzimy, że po debiucie Francuz sobie nie poradził tak jak trzeba. Tutaj Magnus go cały czas ustawia i dyktuje swoje warunki. Goniec na E2 no wyszła w końcu figura w 17 posunięciu. Goniec zagrywa na G7. Oczywiście, ten ruch nie jest po to, żeby zbić skoczka, bo jak na przykład rozróżnić to, że chcę wymienić, albo nie chcę wymienić? Generalnie spójrzmy, czy ten skoczek nam zagraża, jeżeli byśmy grali białymi te pozycje. No tu nie może, tu nie może, tu nie może, więc teoretycznie nie zagraża, więc po co go wymieniać? No i tak myślę, że warto sobie mniej więcej to rozkminiać w szachach. Goniec zagrywa na F3 i bardzo ciekawy manewr tutaj, co mnie też zaskoczyło, ale logika. Moi drodzy, zobaczcie, goniec pilnuje ważnego piona. A skoczek sobie tędy i tak może zawsze przejść do góry. I te pionki no, blokują fantastycznego gońca G7. Roszada ze strony czarnych, i skoczek właśnie zagrywa na E2, więc tutaj figury białych zdążyły spokojnie wyjść. Można praktycznie sobie na to pozwolić, jak ma się silne centrum i nie ma generalnie hetmanów. No i tu się wszystko zgadza w tej pozycji. H5 ze strony czarnych, no i skoczek D4. No bo dlaczego by nie zaatakować gońca? Goniec wraca na D7. Tutaj prawdopodobnie czarnymi można by było zagrać skoczek na H6 i nie bać się tutaj wymiany, ale przypuszczam, że mistrz świata tym skoczkiem by nigdzie nie chciał ruszać, tylko po prostu ten skoczek tu stoi. No po prostu świetnie. On może sobie tu stać ogarniać, ogarniać kratki. Na szachownicy goniec jednak na d7 się poruszył i goniec d2 tak subtelnie, tak normalnie, tak logicznie, tak prosto. Tak mógł, tak chciał, tak zagrał. Wieża ac8, czy ja nie zacytowałem Mariancella w tym momencie? Może, jeśli tak, to sorry, ale to się narzucam. Tak jak szacha widział, szacha dał, to wszyscy znają. Wieża c1 i to jest ciekawe zagranie z tego względu, że białe od razu starają się wymieniać jedną ciężką figurę. Pionek on nie ucieknie, pionki tutaj mistrza świata nie interesują. Tak jak widzimy, zawodowcy nie muszą od razu zbijać pionów, jak mają te pionki na celowniku, tylko najpierw zagrać figurami i grać w taki sposób, żeby nie dawać szans przeciwnikowi. To jest sztuka trudna, ale tu generalnie chodzi o inicjatywę i o rozwój figur. Wymiana nastąpiła i w tym momencie wieża C8, no więc grzecznie teraz, jak zagrać. No, roszady chyba nie zrobimy, nie ma sensu robić roszady w końcówce, gdy nie ma hetmanów, król E2. Tu się broni, wieża nie wskakuje, wieża broni na C1, więc wszystko się zgadza, wieża zagrywa na C4, no i piękny, normalny ruch król D3 z atakiem, z obroną i jest dobrze. Bierze C5 i goniec na E3. I teoretycznie niektórzy może pomyślą, no słaby ruch, no bo przecież skoczek stał gorzej i teraz może wybić gońca. No, niby tak, ale zobaczcie, że to jest wszystko pod kontrolą. Ten goniec nie ma życia, więc ta wymiana tutaj byłaby w porządku. Goniec zagrał na H6, poszło G3, wzmocnienie, i teraz skoczek wybił, król wybił. No i można powiedzieć, że tutaj czarne niby złapały oddech, bo jakieś g5, ale pamiętajmy, że wieża jest tutaj na straży. A5 ze strony czarnych, goniec e4, dlaczego by nie poprawić figury i przycelować w piona. To nie chodzi o to, żeby tego piona zbić, jeżeli nadarzy się dobra okazja, tak, ale niekoniecznie. Król zagrywa na G7. Każdy ruch ma swoje konsekwencje w partiach, i zaraz tu zobaczymy, co się podziało dalej. Teraz Magnus Carlsen zagrywa, e, myślę, że dosyć proste posunięcie z prostym planem. Zachęcam, e, nie jest to jakieś kopy, to nie jest to jakaś kombinacja, ale w zasadzie taka pozycyjna gra w końcówce. I jest to ruch Skoczek B3. Taki prosty ruch. Zobaczcie, atakujemy wieżę i pionka. Chcemy wziąć pionka, no wieża też chcemy, ale wieża nie zagra na pole B5. Nie ma takiej możliwości, w zasadzie takich ruchów się nie wykonuje, znaczy są wyjątki. Silni zawodnicy szukają inicjatywy, więc ten ruch nie wchodzi w zasadzie w, zasadzie w grę. Wieża zagrała na C8 i tu zostało zbite. Wieża A8 tu zostało zbite, to jest wszystko policzone. Bicie. I skoczek C5. Zstępem atakujemy, i jesteśmy w stanie wrócić i obronić piona. Proste, proste. Tu nie trzeba się rzucać na przeciwnika, tylko go punktować delikatnie, powolutku. Koniec G4 i skoczek, właśnie na D3. Skoczek stoi idealnie. Broni, atakuje, no a tam jakieś pole C5. Tu wzmacnia, wzmacnia. No F2 w zasadzie bez znaczenia większego, ale. Skoczek stoi tutaj rewelacyjnie. Posunięcie G5 ze strony białych, no i Magnus Carlsen oczywiście, że tego nie zbija, tylko F5. Przepycha piona. Piony, bronione, asekurowane, silne nie trzeba nimi jakoś tam się rzucać szybko, tylko po prostu blokować przeciwnika. H4 zagrał tutaj Francuz. No i moi drodzy, jak zagrać dwa ruchy, poproszę białymi, żeby te partie wygrać. Tak po prostu. I uwaga! Bicie, bicie. Jest szach, i ostatni ruch, który wygrywa, Król D4. Koniec partii. E, czarne się poddały i ja już mówię dlaczego, bo większość osób by po, powiedziała, no ale dlaczego on się poddał, niech gra do końca, ja to też e, słyszę, w znaczy, czytam w komentarzach często u Was, e, na tym poziomie e, naprawdę e, przeciwnicy są tak silni, że e, nie ma sensu grać, już tłumaczę dlaczego, wieża nie gra kompletnie, e, gońce, nic nie robią, nie są w stanie zagrozić królowi, mimo że król jest w centrum, to ma świetną ochronę, a grozi zagranie wieżą na H4. A jeżeli by na przykład czarne zagrały na przykład H3, to jest wieża G1 i zdobywamy gońca. To samo by się działo, jak goniec by zagrał na G5, gramy wieża G1 i gońce są pod odstrzałem. No więc tutaj pozycja jest totalnie wygrana. Magnus Carlsen, dziękujemy za taką ciekawą grę z, z twojej strony. Serdecznie wam dziękuję, drodzy widzowie, za uwagę. Pozdrawiam, cześć.